Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Skorpiona na tydzień od 2 do 8 grudnia 2024. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu. Zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. Także warto zostać do końca. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, nie wszystko z każdym rezonuje, a jeśli mało co rezonuje z Tobą, to zobacz czytanie dla swojego ascendentu, ponieważ ten znak też mocno rządzi Twoim kosmogramem. A teraz, jaka energia prowadzi Skorpiona? Zobaczmy. Pot, pisz. To jest bóg egipski, który zapisał starożytną wiedzę. Wow, aż czuję taką mocną, intensywną energię, bo przecież skorpion to jest znak plutoniczny to jest znak mocno powiązany z wiedzą tajemną, z ezoteryką. I tutaj warto ojej, mam bardzo dużo informacji bardzo szybko idą. Tak, jeżeli czujesz, że chcesz zgłębić jakąś wiedzę tajemną, zrób to. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś nowego, przeczytać książkę, pójść na kurs, można zacząć. Jeśli masz intensywne sny, bo tutaj też mamy księżyc, to warto założyć Dziennik Snów. Zapisywać to, co tam jest, tam mogą być wskazówki dla ciebie od Twoich przewodników, i słyszę też, że dla wielu z Was to jest przewodnikiem duchowym. Jeśli jeszcze nie znasz tej energii, to warto o nim poczytać, bo tutaj ta energia mocno wzywa i ta energia tego, co w tym tygodniu się dla Ciebie zaczyna na płaszczyźnie właśnie tej energetycznej, będzie z Tobą dłużej. Tutaj do następnej pełni, która jest 15 grudnia. W ten dzień pełni kończy się też retrogradacja Merkurego, więc tutaj też jakieś ważne rzeczy mogą się dopełnić dla Skorpiona, mimo że no, pełnia jest w bliźniętach. Ale to tylko właśnie mówi o tym, że kończymy mocno okres retrogradacji Merkurego. Oczywiście też będzie okres cienia. To bardzo wszystko będzie miało mocny wpływ na Skorpiona, także intensywny czas, naprawdę warto w ten dzień pełni dla wielu z was też tam y, mieć czas na odpoczynek, ale to nie ten tydzień, ale jak widać tutaj te dwa tygodnie następne aż do tamtej pełni, to jest jakaś jedna wielka, potężna energia tutaj ważne rzeczy będą działy się dla Skorpiona. Wow, zobaczymy zaraz, co idzie w Twoją stronę, co jeszcze potrzebujesz wiedzieć, ale tutaj naprawdę intensywne energie są. Zobaczmy na ten tydzień od 2 do 8 grudnia. Tak, potrzebuję powtórzyć, bo czuję energię dwóch tygodni cały czas. Przeuważne ważne rzeczy będą się działy. Jeszcze. O, dziękuję. Zaraz zobaczymy. Bardzo dzwoni mi w uszach również. Tak, też to jest dla mnie znak, że energie są mocne. Jest karta miesiąca, jest karta zielona, która mówi o tym, że to jest mocna energetycznie karta, bardzo mocno obecna energia. I tak. Tutaj bardzo ważne będą sprawy relacyjne, które dla Skorpiona już się toczą od jakiegoś czasu, i właśnie grudzień, tutaj nawet cały ten miesiąc też jest pod znakiem tych relacji, mi się pokazuje. A dlaczego? No, bo właśnie mamy kartę grudnia, czyli tutaj też po tej pełni dalej. W grudniu będzie ważny czas dla Skorpiona, i ta karta zielona, która wypadła dla Was, to jest karta małżeństwa. Także tutaj będą sprawy związane z Twoim małżeństwem, z Twoją relacją. Jeśli jesteś singlem, to właśnie też takie przemyślenia, z kim się widzę, jak ja to widzę. Tutaj można. Z tą kartą, pisz i z małżeństwem, jeżeli chcesz zamanifestować partnera w dobrej energii, to można w czasie nowiu zrobić taki rytuał, gdzie właśnie się pisze. Jeśli chcesz o nim się dowiedzieć, to na końcu tego czytania będzie mój film na temat manifestacji miłości w dobrej energii, i tam właśnie jest też. Opisany ten sposób, o którym mówię, pisania w Nowiu, więc jeśli Cię to interesuje, to na końcu tego czytania będzie link do tego filmu. Zapraszam już na to, po tym czytaniu będzie można przejść do tego filmu. I to jest też ciekawe. Tutaj skorpion warto, żeby korzystał z energii księżyca w grudniu, zwłaszcza z tym pisaniem, to 30 grudnia mamy, nów. W koziorożcu, czyli zaraz przed nowym rokiem. W koziorożcu to jest właśnie uziemianie naszych marzeń. A jak lepiej opisać uziemianie energii naszych marzeń, jak spisywanie jej. Więc tutaj ten nów 30, wow, jakoś to się zrobiło czytanie bardzo szerokie. Ale no to, co się zaczyna w tym tygodniu, cały grudzień jest bardzo mocny energetycznie tutaj dla skorpiona. I tak... Tak jak mówię, mamy też kartę złamanej obrączki, więc dla tych z Was, którzy szukają miłości długo, nie mogą tu, tutaj, też, też mogą być w procesie właśnie dowiadywania się, jak tutaj pracować ze swoją energią, więc ten proces rozpoczyna się w tym tygodniu, no ale trwa przez cały grudzień. No, i właśnie tutaj jest jakieś wyzwanie do pokonania w temacie relacji, jakieś problemy do rozwiązania i tak, albo w Twojej relacji jest coś do wypowiedzenia. Niektórzy chcą napisać list do partnera, partnerki. Inni mają problemy administracyjne, na przykład jak chcesz wyjść za kogoś z zagranicy, bo tutaj mamy piramidy też, tak? Afryka, ale może być inny kraj, czy tanie kolektywne, ale jakieś tutaj sprawy administracyjne nie udawały się do tej pory, ale zaraz po tym powiem, co, co dalej, bo udadzą się w końcu, zaraz powiem. Inne też właśnie problemy mogą być związane, jeżeli nie chodzi o relacje, o to, że w Twoim życiu nie ma miłości, bądź w Twojej miłości, w twojej, w twojej relacji jest coś do uzdrowienia, to tutaj z tą kartą małżeństwa też może chodzić o Twoją ścieżkę kariery, no bo kariera to też jest kontrakt, tak, ale jako, że tutaj mamy kartę smutków rodzinnych, to tutaj bardziej mi się pokazuje, że chodzi właśnie albo o coś w ramach Twojej relacji, albo o to, dlaczego długo nie możesz stworzyć relacji. I tutaj. Mamy kartę uścisku dłoni. Ona mówi o tym, że spotykasz kogoś nowego w swoim życiu, kto będzie ważny. Więc w tym tygodniu spotykasz kogoś, kto bardzo ci pomoże na twojej ścieżce. Czy to jest mediator małżeński? Czy to jest ktoś, kto znajdzie ci nową pracę, jeżeli tutaj skończyła się jakaś praca z kimś, tak, kontrakt i nie możesz znaleźć od jakiegoś czasu? Czy w końcu ktoś ci pomoże z twoimi sprawami administracyjnymi i to wszystko szybciej ruszy? Tak więc tutaj dostosuj to do siebie, czytanie kolektywne. W tym tygodniu dostaniesz też cenny dar, jest tutaj diament. To będzie dla większości z was, właśnie dar od wszechświata. W postaci tej osoby, która będzie bardzo pomocna, albo rozwiązania właśnie takiego w końcu pozytywnego tego wszystkiego co się dzieje, ale mamy tak diament i małżeństwo, więc też mogą być zaręczyny, ale też słyszę, że możecie się spodziewać zaręczyn tak przez cały grudzień, ale ta energia już wisi w powietrzu od tego tygodnia. Także, wow, co za tydzień, który rozpoczyna tak na dobre cały miesiąc, który będzie bardzo intensywny dla Skorpiona, jak widać. Na końcu czytania też zalinkuję dla Ciebie Twoje grudniowe czytanie, warto je zobaczyć, ale to po tym czytaniu. A teraz za chwilkę zapytam, co w tym tygodniu miłego szykuje dla Ciebie wszechświat? A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam za to, że jesteście, że mnie wspieracie, to jest cudowne. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie jest też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na sesję prywatną albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz zobaczmy. Co miłego dla skorpiona szykuje wszechświat. Tutaj nieważne, jakie będą karty, odczyt jest pozytywny. Jeżeli wypadną tak zwane y, karty negatywne, to tylko oznacza, że oczyszczasz się z tych energii, a tutaj mocne jest też oczyszczanie, bo za Bogiem Totem jest pełnia, a czas pełni i popełni. To jest najlepszy czas właśnie na oczyszczanie się. I kochani, tutaj znowu jest zielona karta i ona jest przepiękna, bo jest to karta miłości, także energia miłości jest bardzo obecna. W Twoim życiu, w tym tygodniu zwłaszcza, ale czuję, że cały grudzień pięknie. I tak, z czego się oczyszczasz? Tutaj bardzo jest wiele rzeczy, tak. Zacznę od singli. Tutaj robisz miejsce, na miłość w swoim życiu, oczyszczając się właśnie z takiego egotycznego spojrzenia na miłość. Wielu z was patrzyło tylko cieleśnie z jakiegoś powodu, bo to był mechanizm obronny, z tego też się uzdrawiacie. Też już nie będziecie spotykać takich osób, które są tylko na to nastawione. Z czego jeszcze się skorpion oczyszcza? Z nieporozumień, no właśnie też z takich relacji, gdzie ciągle był mur, nie, nie, nie było jak się dogadać, komunikacja nie domagała. Tutaj też z tym murem to słyszę, dla tych z Was, którzy mają sprawy administracyjne, to mur pada, w końcu można albo się spotkać, albo właśnie w końcu ustalić termin ślubu, czy cokolwiek to dla Ciebie jest. Więc tutaj też słyszę, mur upada. Yy, mamy tutaj kartę osoby chciwej, więc takich osób, no bo tutaj, tutaj mogą być chciwe osoby po drodze, zwłaszcza jeśli tutaj nie chodzi dla ciebie o relację miłosną, tylko o jakąś pracę, karierę, która jest bliska Twojemu sercu, bo to też jest możliwość, jeśli to nie rezonuje z Twoim życiem uczuciowym. E, więc tutaj, e, ale też na tej ścieżce administracyjnej mogły pojawić się chciwe osoby, wiadomo. E, więc tutaj bierz to, co z tobą rezonuje. Oczyszczasz też swoje pole z osób aroganckich, agresywnych, roszczeniowych. No naprawdę tutaj mocno energia się zmienia. Jeżeli to wszystko się nie wydarzy w tym tygodniu, to wydarzy się do końca grudnia, bo tutaj ten tydzień inicjuje tą potężną energię w twoim życiu. E, Oczyszczasz się też z energii takich uszczknięć finansowych, że a tu się coś zepsuło, tu trzeba naprawić, tu rata, tu coś tam i ciągle trzeba było coś oddawać. Będzie można więcej odłożyć na swoje cele i potem z tego skorzystać. I tutaj słyszę z tymi kolejnymi kartami. Twoje wysiłki zostają nagrodzone, bo to jest karta, która mówi o tym, że trzeba zwiększyć wysiłki, ale ty już zrobiłeś bardzo dużo. Oczywiście, jeśli coś dalej jeszcze jest do zrobienia, to nie odpuszczaj, ale twoje wysiłki skorpionie zostają nagrodzone. Taką słyszę formułę, takie zdanie słyszę w moim wewnętrznym uchu. Aha, i też jest karta ucha, która mówi o tym, że w tym tygodniu otrzymasz dobrą wiadomość. Także też super, tutaj jakiś przełom w tym wyzwaniu do pokonania. Ta wiadomość będzie zwycięska: to będzie zatwierdzenie, to, to będzie sukces, to będzie nowy kontrakt, na przykład albo dogadanie się w relacji, albo zakończenie trudnej relacji z sukcesem. Dla ciebie, jeśli to jest finalizacja rozwodu, też może być czytanie kolektywne. Ale to jest coś takiego, co jest też spełnieniem marzeń dla Ciebie, ale też Twojej rodziny, zwłaszcza, że tu mamy smutki rodzinne. Więc coś było pod górkę dla wielu rodzin, a teraz już jest zwycięstwo. Jeśli nie w tym tygodniu, to do końca grudnia 2024, bo tutaj, tak jak od początku czułam, no to jest ogromna energia. Ten tydzień ją inicjuje, inicjuje wielkie, pozytywne zmiany. Pamiętaj, żeby korzystać z mocy księżyca, z mocy pisania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak manifestować miłość w sposób bezpieczny, w dobrej energii. To ten film pojawia się na ekranie, tak jak Twoje czytanie na grudzień 2024. Żeby przejść do filmu, kliknij w miniaturę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.